A do kościoła katolickiego chadzasz? Ja? No. A po cóż? Aha, chyba że zwiedzać. No lubię kościół mariacki. A wierzy pan w Boga? Właśnie. Czy ja wierzę w Boga? Oczywiście, że nie. Co to znaczy oczywiście, że nie? A ty wierzysz w Boga? Nie. Ja bardzo. Ja kiedyś wspominałem... A Mieszka, co wierzy w Boga, a ty co? No, bezwstydnieku ty. Z SLD. I właśnie z tej pozycji, ja nie jestem SLD, ja jestem ateistą. Ale nie próbował cię SLD przyciągnąć, bo nie lubię takich antychrystów. Tak? Ja byś był wiarygodny jako minister finansów, totalny świr. Uważam, że wielu kolegów bym tam znalazł. Na pewno. Natomiast odpowiadając na to pytanie, z twojej pozycji człowieka wierzącego, to ja jako ateista to już satanista, prawda? A dlaczego nie lubisz kościoła katolickiego? Za co ja nie lubię kościoła? Za historię. Jakąś konkretną historię? Tak, ich historię. Za ich historię? Za ich historię. I coś jeszcze? No bo też, jest współczesność kościoła. Tak, jest jeszcze współczesność. Za współczesność także. No to są ogólniki. Dlaczego? Mnie to dotyka, że tak powiem, na co dzień. Powiedzmy podatki. Tak. Rozumiesz, ja jako satanista płacę podatki na rzecz to, znaczy, kościoła. Zawsze możesz powiedzieć, że żądasz, żeby sataniści zostali zwolnieni z podatków. Żądam teraz oficjalnie, prawda, tutaj... SLD mogłoby to wpisać do swojego programu. I żądamy zwolnienia satanistów z płacenia podatków. Ale czy to prawda, że ty na przykład nagrałeś dźwiękową wersję Biblii satanistycznej, którą ja tutaj mam? Tak. I podobno w paru językach... To akurat nie jest dźwiękowa. To nie jest dźwiękowa. Słyszał? Bystrzak! Natomiast... Po co to zrobiłeś? Czy rzeczywiście potrafisz w paru językach powiedzieć, niech żyje szatan? I co to znaczy? Posłuchałeś tego? Tak. Nieźle. Posłuchaj, historia tejże publikacji miała... Daj mi to okulary, bo chyba ci przeszkadzają. Rzeczywiście. Tak. Tak, tak. Miała... O, zupełnie inny człowiek. Popatrz. Miała... ta historia, taki początek, że właśnie była związana z kultywowaniem takiej tradycji polskiej, związanej właśnie z polskimi satanistami, gdzie uznawano, że najlepszym właśnie sposobem na praktykowanie satanizmu to jest właśnie teraz kopywanie grobów. A co jest w takim razie sposobem na praktykowanie satanizmu? A słuchałeś tejże publikacji? Słuchałem i przeczytałem. Tak? No i znajduję tutaj taki fragment. Satanizm nie jest religią światłości, jest religią ciała, ziemskich rozkoszy i zmysłów. Coś dla nas. Proszę! Ty jesteś satanistka? Nie, absolutnie. To oczywiście jest pewien rodzaj ogólnienia w ramach tak zwanej rozkoszy i dbałości o to, żeby się poczuć szczęśliwy na tej ziemi. Niekoniecznie oznacza to rozkopać te groby. Ale nie wracajmy do tych grobów. Co to znaczy? No, proszę bardzo, pani redaktor. Ja chciałabym się dowiedzieć jeszcze taką rzecz, nie wiem. Satanizm też jest składanie ofiar z ludzi, tak? Jest stara tradycja i chrześcijaństwo kultywowało tego rodzaju spojrzenie. I zazwyczaj to było związane z spojrzeniem na inne religie. Inaczej mówiąc, chrześcijanie, gdy pojechali do Ameryki, nagle ich oświeciło, no to jest jednak większy diabeł niż ten, który spotkali oni w Indiach. No, mniej więcej to się tak kultywowało i praktykowało. No, to znaczy co, zabijaliście ludzi w tym zespole waszym, czy nie? A po co? Oni się sami zabijają. Zabijaliście ludzi? A po co? Ludzie się sami zabijają. A potrafiłbyś rzucić klątwę na kogoś, na przykład na Adamusa? No oczywiście, że tak. Rzuć na niego klątwę. Chcecie? Tak. Dobrze. Rzuć. Ale co się z nim ma stać? Co byśmy chcieli, żeby się stał z Adamusem? Żeby go może diabli wzięli, nie wiem. Masz w banku. Ty kurde, zachowujesz się jak księgowy, nie? Masz w banku. To jest klątwa? Powiedział, w banku masz? Diabli go wzięli, go, ale co ty chcesz? Tylko musisz rzucać SMS-a. 666. A to za mała kwota. Romek, ja się boję trochę, żeby z tej rozmowy nie wyszło, że ty wychodzisz na idiotę trochę, naprawdę. Ja cię lubię, ja cię znam, ja cię cenię, ale to wszystko wygląda na jakąś taką straszną błazenadę, Agniecha, co? Jakbyś tak dzisiaj miała wyciągnąć sztuka wnioski. Sztuka jest błazenadą. Ale Romek, no jawisz się tutaj, wiesz, mówisz o tym, trochę taki durak, no. Poważny facet, wychowujesz dziecko. Nie durak, czy dlaczego nie burak?
No dobrze, burak, burak. No. Burak jest chyba lepiej. Ty tak po prostu działasz tutaj na gości. Nie, ale... Swoją osobę. Ja, powiedz mi, czy on jako artysta jest dla ciebie wiarygodny, jest ciekawy, jest intrygujący, jest jakiś... No jakiś? Przecież nie zna mojego artyzmu, no, o co ty ją pytasz? Nie znam absolutnie to, nie zna, no, tego pana. Nie, że nie. Szczerze mówiąc, w tej chwili nie wiem zupełnie, o co chodzi. Nie wiesz, o co chodzi? Czarna magia. Czarna magia. Dobrze, Romku, na zakończenie chciałbym jednak, bo widzisz, w tym programie dzieją się różne rzeczy artystyczne. Znalazłem, że taki utwór macie, taką balladę ładną, liryczną, która się nazywa, no, równie lirycznie, Delirium Tremens. Ładna. Mógłbyś zanosić fragment? A kapela? Bardzo bym cię prosił. Agnieszka, prawda? Chciałbyś posłuchać? Tak, bardzo, bardzo. Proszę. Wyobraź sobie, że ktoś w koncercie życzeń, że twoja mama koncert życzeń, a teraz dla mojej córeczki Agnieszki, proszę. Roman Kostrzewski, Delirium Tremens. Zapraszam. Proszę, to w stosunku do puenty. To tak. Ja powiem fragment, który tam użyłem z tekstu Micińskiego. Tam jest ciekawy tekst, bo odwołuje się do wrażliwości. Przestań gadać! Ja cię chcę przygotować, no. Ja jestem przygotowany. No bo ja wziąłem czarny opłatek. Ja ci, tak? Tak. A tekst jest tam prosty. Mamo, tyle lat. Mamo, nie ma cię. Śpiewaj. No już śpiewam. Teraz się pożygam, no. Śpiewasz czy nie? No śpiewam. No to śpiewaj. Mamo, ciepła brak. To jest śpiew? To jest śpiew. To jest twój śpiew? To jest mój śpiew. A idzie diabła tam. Roman Kostrzewski! Idźmy razem! Dobrze, dobrze, dobrze. Idźmy razem. Proszę państwa, teoretycznie dzisiaj spotkali się ludzie z różnych bajek, ale tak naprawdę jedna i druga osoba walczy ze swoim wizerunkiem, z przeszłością, z pewną klątwą stereotypów. Odnoszę wrażenie, że w tym była bardziej skuteczna Agnieszka Frytka Frykowska. A Roman... Roman dalej będzie walczył. Roman puścił trochę siarkę i tradycyjnie uda się do swojej nory, gdzie będzie śpiewał czarne songi napisane czarnym tuszem na czarnym papierze. Proszę państwa, chwilę. Romek, przestań, kurwa, zachowuj się. Chciałem powiedzieć, że dla wszystkich, zostańcie jeszcze, ja będę kończył. Dla wszystkich, którzy do nas przyszli, mamy ciuchy firmy Smys z trzema szóstkami z przodu. To jest specjalne połączenie z Królem Piekieł. Ten program dzisiaj jakiś dziwny był, ja w ogóle nie nadążam, w ogóle nie wiem, kto go zaprosił, ale pogadam sobie z producentem. To był program, Romek, nie odzywa się. To był program Kuba Wojewódzki, dla was ciuchy. My z Agnieszką wyjdziemy tędy, a Roman pójdzie tamtędy. Bądźcie z nami za tydzień, niech moc będzie z wami. Do widzenia, pa, pa, dzięki!